Z powodu wypełnionych proroctw wierzę, że Biblia jest słowem natchnionym przez Boga. W Starym Testamencie znajduje się ponad 300 proroctw dotyczących Mesjasza i Jego pierwszego przyjścia. Jezus, przychodząc na ziemię, wypełnił je wszystkie. Jest wiele proroctw, na które moglibyśmy zwrócić naszą uwagę. Biblia mówi na przykład, że Mesjasz narodzi się z dziewicy. Wiemy, że tak się stało. Biblia mówi, że urodzi się w Betlejem, w Judzie. Tak się stało. Daniel w rozdziale 9 swojej księgi mówi, że Mesjasz musi urodzić się przed zniszczeniem świątyni w Jerozolimie, które nastąpiło w roku 70 naszej ery. Kiedy Tytus na czele armii rzymskiej wkroczył do Jerozolimy i zniszczył świątynię. Jezus wypełnił te proroctwa. W Psalmie 22 opisana jest okrutna śmierć Jezusa Chrystusa. Ukrzyżowanie. Tak naprawdę psalm ten, obrazowo i szczegółowo pokazujący ukrzyżowanie, został napisany 1000 lat przed tym, jak Rzymianie zaczęli stosować tę metodę karania. Stary Testament wypełniony jest proroctwami odnoszącymi się do Mesjasza. Na przykład Izajasz w rozdziale 61 prorokował, że Mesjasz będzie głosił dobrą nowinę ubogim i wyzwolenie jeńcom. Natomiast w Księdze Powtórzonego Prawa napisane jest, że Mesjasz będzie prorokiem. Zachariasz napisał o Mesjaszu następujące słowa. Raduj się wielce, córo Syjonu. Wołaj radośnie, córo Jeruzalem. Oto król twój idzie do ciebie. Sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku. A prorok Izajasz napisał, lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce. Każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na niego winę nas wszystkich. Na dodatek Duch Święty przewidział ukrzyżowanie na 1000 lat przed tym, jak zostało wymyślone. Przebodli ręce i nogi moje. Bóg także przemówił przez Zachariasza. Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleje ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przybili. Jaki jest współczynnik prawdopodobieństwa wypełnienia tych wszystkich 300 proroctw? Jedno z nich odnosi się do miejsca narodzin Jezusa. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ktoś urodzi się w Betlejem? Trzeba wziąć pod uwagę średnią populację na świecie od czasów proroctwa Michała i porównać ze średnią populacją Betlejem. Dowiemy się, że tylko jedna osoba na 280 tysięcy urodziła się w tym mieście. Gdy więc stwierdzimy, że Mesjasz urodzi się w Betlejem, odrzucimy zdecydowaną większość osób, które mogłyby się ogłosić Mesjaszem. Biblia mówi, że Jezus będzie zdradzony przez przyjaciela za 30 srebrników. Te pieniądze miały być później wrzucone do skarbca świątyni, a w końcu wydane na zakup pola garncarza. Jezus wypełnił ponad 300 starotestamentowych proroctw. Mam stopień naukowy z matematyki. Trochę się znam na prawdopodobieństwie. To nie mogło się stać przez przypadek. Niektórymi wydarzeniami nie można było tak po prostu manipulować. Prorokowano na przykład, że Mesjasz narodzi się w Betlejem. Co można zrobić, aby się tam urodzić? Przepowiadano, że będzie wskrzeszony z martwych. Jak można wstać z martwych, jeśli się nie jest Bogiem? W 9 rozdziale swojej księgi Daniel podał dokładny dzień wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Jak to jest możliwe? Trzeba się urodzić w odpowiednim czasie w historii. Ponadto, jak można było manipulować tłumem, który ustawił się na drodze od Góry Oliwnej do Jerozolimy i obwołał go Mesjaszem? W jaki sposób można tego dokonać?
Każdy szczegół tego, jak Jezus został zdradzony, cena transakcji, miejsce, osoba, która w końcu otrzymała pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Niesamowite szczegóły, wszystkie podane z dużym wyprzedzeniem. I nikt też nie może się spierać, że tak się stało, ponieważ Stary Testament został przetłumaczony na język grecki 3 wieki przed narodzeniem Chrystusa, jako tak zwana Septuaginta, a zachowały się aż 4 jej kopie. Zdumiewające, że Jezus wypełnił dokładnie wszystkie mesjańskie proroctwa, mimo tego, że były napisane setki lat przed Jego narodzeniem. Prawdopodobieństwo wypełnienia tylko 8 z nich oceniono na 1 do 10 do 28 potęgi. Z całą pewnością Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga, Zbawicielem świata. W Dziejach Apostolskich, księdze, którą Łukasz napisał do swojego przyjaciela Teofila, czytamy, że Jezus po swojej męce objawił się jako żyjący. Było wielu naocznych świadków zmartwychwstania Jezusa. Paweł pisze, że raz widziało go ponad 500 osób jednocześnie. In fact, Paul tells us that there was over 500 at one time.